Let me take a selfie. A zatem cześć, siemano, dzień dobry, tu Wysoki Niski, wasz fotograf. Ze mną jest Wojciech Rzędziński, który realizuje właśnie swój projekt. Zczerwieniał strasznie, bo ma za sobą przefotografowanych dzisiaj 93 osoby. I po co ty tych wszystkich ludzi fotografujesz? Wiesz co, to jest... chcę pokazać nas, Polaków, jak wyglądamy. Jacy jesteśmy w... akurat tak się złożyło, że w 2018 roku. A jest to chyba dobry czas, bo się bardzo mocno nasze społeczeństwo pozmieniało przez ostatnich 20 lat i w sumie czemu nie teraz? No dobrze, i co? Jak to będzie wyglądało? Bo tak, pokazujemy, na projekcie robisz zdjęć strasznie dużo. Ja tu wchodząc spodziewałem się, że zrobisz jedno zdjęcie docelowo, a wstykasz każdą osobę dobrych kilka minut w wielu różnych pozach. Jak to ma wyglądać docelowo właśnie, bo wiesz co, te miny mają pokazywać w ogóle jakby charakter człowieka, tak? Nie, wiesz co, nie miny, ja szukam tak naprawdę czegoś w człowieku. Czekam, aż ktoś poczuje się albo na tyle komfortowo, albo na tyle niekomfortowo w tej sytuacji, żeby wyszło z niego jego prawdziwe ja, bo większość osób, które stają przed obiektywem, to jest jeden z pierwszych, albo przeważnie pierwszy raz, kiedy w ogóle stają przed obiektywem fotografa poza takim typowym mordochwytem do paszportu czy do dowodu osobistego. Więc to jest dla nich nowe przeżycie, nowe doświadczenie i też te kilka minut jest po to, żeby każdy miał czas na to, żeby się zaprzyjaźnić czy też gdzieś odnaleźć w tej nowej sytuacji. I można powiedzieć, że te kilka pierwszych zdjęć to jest taka podpucha trochę, że one są tylko po to, jakby żeby rozbujać człowieka. Oczywiście to jest rozbiegówka po to, żeby właśnie dojść do tego momentu, który jest, którego szukam, do tej prawdziwej emocji. No dobra, to powiem, że to trochę działa, chociaż, no dobra, działa w ten sposób, że tak, bo powiem teraz, jak to wygląda od strony tej właśnie drugiej. No wchodzę na początku, dobra, robię te parę min. No i właśnie ja mam coś takiego, że wiesz, pierwsze zdjęcie zawsze spoko, drugie zdjęcie też tam zapozuję, trzecie zapozuję, a potem już tak nie bardzo wiem, co ze sobą zrobić i podejrzewam, że to jest właśnie ten moment, na który ty czekasz. Bo ja nie chcę, żebyś pozował. I to jest dlatego to, bo każdy ma, no, wejdę tak, zrobię tak, śmak, owak i po pięciu razach... Ale o co chodzi? To nie jest korporacyjny portret, tak, śmak, owak, telefon. Nie, ja tu staram się fotografować ludzi bez gadżetów albo z małą ilością gadżetów, raczej tego takich, jakimi są i o to mi chodzi, żeby też wyciąć ich poprzez białe tło z ich naturalnego środowiska, żeby skupić się na samej osobie. Czyli opowiada o tych ludziach ich mimika, opowiada o nich ich ubiór, ale w ankiecie zadajesz jeszcze pytanie, czy tam też jest schowane jakieś drugie dno, którego nie widać od razu? Tam jest jedno pytanie, którego treści nie zdradzam. I nie zdradzamy tego treści tego pytania, bo to jest jedno pytanie podchwytliwe, które chcę, żeby mówiło coś więcej o człowieku, żeby mówiło coś więcej o tej osobie, której twarz widzimy na zdjęciu. I to było bardziej osobiste, żebyśmy mogli poznać bardziej tego bohatera, który odważył się na te kilka minut przyjść i stanąć. Czyli poznamy odpowiedź na... Znaczy odpowiedź na... Znaczy no tak, no pytanie i jego odpowiedź w momencie publikacji dopiero. Bądź też, jeżeli ktoś oczywiście zechce przyjść na zdjęcia. Dobra. Co miałem jeszcze zapytać ciebie o tym projekcie? Bo tak próbuję coś jeszcze wydusić, ale z drugiej strony ty też nie możesz wszystkiego teraz, rozumiem, opowiedzieć. Mogę, wszystko poza tym pytaniem to mogę opowiadać, wiesz, bo to jest jedna rzecz, to jest tajne przez poufne pytanie, bo właśnie nie chcę, żeby ludzie, którzy przychodzą do mnie na zdjęcia, byli przygotowani, żeby znali jego treść, bo to jest coś, co chcę, żeby było prawdziwe i mówiło o nich. Z zaskoczenia. Czyli jak najbardziej chcesz skonfundować swojego nie, tego. No też, dobra. Też nie chodzi o to, żeby kogoś tutaj wprawić w jakieś zakłopotanie, właśnie chodzi o to, żeby... Wiesz co, źle to trochę ująłem, dobra, to wiesz co, przytoczę ci, bo mam wrażenie, że robisz coś podobnego jak Pyta trochę robi. Oglądasz Pyta czasem? Tak, więc... I ich idea jest, Jaok czasami o tym mówi, że idea zadawania jakichś takich głupich pytań na początku jest często też po to, bo oni są przedziwnymi reporterami, jednak mimo tego, że robią tam jaja, oni potrafią z ludzi wyciągnąć jakąś ich prawdziwą opinię, bo
człowiek, i właśnie na tym się ten kanał też tam ponoć opierał, że człowiek właśnie zazwyczaj ma jakieś utarte takie hasła, które mówi, jest taki trochę zaprogramowany, więc oni na początek zadają pytania, które mają go całkowicie z tego wybić i dopiero wtedy mogą przejść do tego, żeby z nich wyciągnąć jakąś prawdę. Mam wrażenie, że ty robisz tutaj dokładnie to samo. To nieświadomie. No dobra, to powiedz mi jeszcze tak, no robisz cykl fotograficzny, ja cały czas zachęcam wszystkich do robienia cykli fotograficznych, bo myślę, taki pierwszy etap tego, że fotografujemy, to jest jaki aparat kupić. Niestety większość osób polega na tym. Większość osób na tym się zatrzymuje. Kończy. Tak. Drugi etap, na którym kolejna ogromna rzesza ludzi kończy, to jest etap nauczenia się robienia poprawnych zdjęć. I trzeci etap, ładne zdjęcie. No dobra, no tak, no to jest już mniej więcej to. No tak. Dobra, można go rzeczywiście już tam, jakbyśmy chcieli pójść, definicję, można to rozbijać, oczywiście dyskutować, ale dopiero ten ostatni etap niestety najczęściej przychodzi na sam koniec, kiedy zaczynamy się tą fotografią wypowiadać w jakiś sposób poprzez właśnie robienie tych cykli. I znaczy niekoniecznie cykli, w ogóle, wiesz, to jest tak, że dochodzisz do takiego etapu, że fotografia, obraz jest językiem, którym się posługujesz i albo umiesz się tym językiem posługiwać w sposób świadomy, albo nie. I tak naprawdę fotograf, reporter czy dokumentalista, czy fotograf artysta wypowiada się poprzez obraz i to jest coś, do czego rzeczywiście dochodzi jakaś tam część ludzi, którzy zaczynają fotografować na początku, ale to no, tak jak z posługiwaniem się słowem, no, uczysz się tego. Nie każdy umie napisać książkę, nie każdy umie napisać wiersz, nie każdemu to w duszy gra. I to jest chyba to, nie? Ja bym jeszcze też chciał zaznaczyć, bo często się wydaje, że taka jakaś tam, nie wiem, bo w ogóle do sztuki ludzie jakoś tak dziwnie podchodzą. Słowo sztuka zawsze jest taki jakiś taki pomnik marmurowy, że tak powiem. A często są fajne różne rzeczy, które są proste i opierają się na jakimś czasami drobnym żarciku, czasem na jakiejś obserwacji. No i umówmy się, to co tutaj robisz, no właściwie jest bardzo prostą rzeczą, bo stawiasz ludzi przed białym tle i tyle. I teraz jeżeli ktoś nie będzie chciał rozkminić tego wszystkiego, co się kryje w twojej głowie jakby za tym projektem i w tej ilości ludzi, którą przetrawisz, to powie, no zdjęcie na białym tle, każdy jeden je umie, no. No i niby tak, no, ale z drugiej strony z racji tego, że dodajesz właśnie tutaj te wszystkie rzeczy, o których rozmawialiśmy, to sprawia, że to jest coś więcej. Jedna rzecz, wiesz co, bo oczywiście proste zdjęcie na białym tle to jest takich zdjęć set, tysięcy albo nawet więcej. Chodzi o to, tu jest pies pogrzebany w dwóch rzeczach. Pierwsza to jest edycja, czyli wybór właściwych zdjęć, takich, które będą rzeczywiście obrazować polskie społeczeństwo. A druga rzecz to jest ilość i twarze, które się dobiera, bo wiadomo, że z tych 90 kilku osób, które stanęły dzisiaj przed obiektywem, będzie kilka twarzy, które będą charakterystyczne. I to są te zdjęcia, to są te osoby, które reprezentują też pewne grupy, pewne stereotypy społeczne. I tutaj jest pies pogrzebany. To nie jest kwestia jednego zdjęcia. Oczywiście jakbym robił jedno zdjęcie, to nie byłby projekt. To nie chodzi o to, tak? To jest materiał, który będzie bazował na ilości, różnorodności, a przy okazji na trudnej edycji i trudnym wyborze tego, żeby rzeczywiście ten wybór był reprezentatywny dla tej grupy osób, które sfotografowałem. Ha, no dobra, to teraz jeszcze... Chyba będzie w stanie więcej powiedzieć o tym, jak trudny to będzie wybór i jak trudna jest to praca, bo to jest drugie tyle roboty niż samo stawianie ludzi właśnie na tle i robienie zdjęcia, bo tam się zacznie dopiero trudna praca. Tak, selekcja zawsze gorsza od robienia zdjęć. No właśnie, to teraz jeszcze fajna rzecz a propos tego projektu, bo widzisz, ja myślałem, że ty w jakiejś ogromnej właśnie takiej ilości zarzucisz tymi portretami, a rozumiem, że robisz ich tak dużo po to, żeby właśnie wybrać te najbardziej charakterystyczne postaci, które będą różne i będą opowiadać tą swoją twarzą. Będą opowiadać o nas, tak, oczywiście, że tak, bo my też operujemy pewnym stereotypem człowieka, tak? Jeżeli sobie wyobrazimy, nie wiem, garnitur z Warszawy, no to mamy stereotyp, który nam pokazuje, tak? I to jest, jak sobie wyobrażamy, nie wiem, osobę bezdomną, rolnika, to są takie rzeczy, które reprezentują nas. I oczywiście ta ilość pozwala na znalezienie kogoś,
to jest po prostu wypisz, wymaluj tym, kogo sobie wyobrażamy w tej roli. A jednocześnie ta ilość pozwala na zachowanie obiektywności, pokazując wszystkie zdjęcia. I dzięki temu rzeczywiście to może być jakiś później materiał do przemyśleń, do badania i do wspomnienia za ileś lat. Dobrze, to już właściwie chyba ostatnia rzecz, bo miałem cię przepytywać jeszcze, czym dla ciebie jest projekt fotograficzny, ale właściwie, no znając ten twój projekt już nie. Ja nie znoszę słowa projekt, bo to jest projekt, to jest takie strasznie modne, wyświechtane słowo zrobiło, to jest materiał zdjęciowy, tak? Ja robię albo reportaże, albo materiały. Projekt, teraz się wszystko robi, kurde, projekt tego, projekt tamtego, projekt siamtego. No rozumiem, też mam słowa, których nie lubię, ale tak naprawdę to jest tylko kwestia nazewnictwa. W każdym razie, tak jak mówię, chciałem cię dopytywać o to, czym to jest. I projekty, nikt nie robi reportaży. I to jest tak, że teraz każdy robi projekt dokumentalny, a weź człowieku zrób reportaż. No też. Dobra, w każdym razie, ło! O, nie zdążyłem. Jedyny człowiek, który robi reportaże, uciekł z kadru. Ostatnia rzecz, co się chciałem jeszcze zapytać. Mówiłeś, że ty będziesz podróżować. No właśnie, dzisiaj jesteśmy w Służewskim Domu Kultury, gdzie jest taki dzień fotograficzny, mnóstwo wykładów, przychodzą ludzie zainteresowani fotografią, więc pewnie nawet łatwiej ich namówić do posowania. Ale jeszcze jeździsz gdzieś indziej. Gdzie robisz? W ogóle Warszawa jest takim miejscem, gdzie będę robił tylko 2 lub 3 sesje, więc jedna już jest za nami. W większości robię zdjęcia w małych miastach i miasteczkach, takich, którymi Polska stoi, bo tak naprawdę Polska to są, jest kilka dużych miast i cała reszta mniejszych miast i miasteczek i głównie tam chcę dotrzeć, na wsie również i tam rzeczywiście jest bardziej zróżnicowane grono osób przychodzących na zdjęcia niż tutaj. Dużo więcej osób starszych przychodzi, dużo więcej osób z rodzinami przychodzi, a rzeczywiście dzisiaj jest taki dzień troszkę inny, troszkę bardziej specyficzny, ale też jest to jakaś, powiedzmy, grupa, którą warto sfotografować jako taką grupę. Mówmy się, jest to miasto, wiek 20 parę, 40 parę, głównie tacy ludzie dzisiaj byli. Wyższe wykształcenie, więc to jest też jakaś tam grupa, którą warto mieć i pokazać, jak wygląda. No to teraz czas na reklamę. I to podwójną, bo twój projekt kojarzy mi się dobrze. Ten projekt kojarzy mi się, to pokaż, bo ja już nie mogę wziąć, bo mam 2 ręce zajęte, ale chętnie przyjmę. O, i dostałem z bliska, bo jedno dostałem z daleka, a wszyscy dostali z bliska. Chciałem takie z bliska. Super. W każdym razie, twój projekt kojarzy mi się jeszcze z 2 innymi, tak na szybko mi się zaczął kojarzyć. Teraz, jak zacząłeś mówić o wsiach, moja koleżanka brała udział w takim czymś, oni to zrobili grupowo, więc to nie jest jednej osoby rzecz. To się nazywało Wędrowne Studio Fotograficzne i to był sposób na spędzanie wakacji. Oni jeździli po jakichś takich małych, zapomnianych wsiach, gdzie niewiele się dzieje, żeby dostarczyć ludziom atrakcji w postaci wędrownego fotografa, jak tak odwoływali się do jakichś takich starych tradycji. I ciekawe to było, że oni właściwie robili mocno dla siebie, bo nic z tego jakby nie mają, bo wzięli ten samochód, jeździli nim i tych zdjęć nie mieli dla siebie. Oni je wszystkie im oddawali, więc to taki konceptualny bardziej temat, że nikt nie może teraz tego obejrzeć, tylko ci ludzie mają to po prostu w swoich albumach. Gdzieś są opisy tego w internecie, tego projektu, artykuły, więc ja znajdę i zalinkuję i na tym polega reklama. Druga postać z historii fotografii to August Sander, który fotografował niemieckie społeczeństwo. Nie na białym tle, tylko na tłach przedstawiających grupy zawodowe, tylko że no, ty próbujesz wyciągnąć naturalność, tamte zdjęcia były pozowane i po prostu miały no, pokazywać jakby człowieka, jak pracuje. Chwilkę, moment, bo to reklama i jest o tym materiał na kanale, który teraz też się właśnie wyświetla. A teraz jeszcze możesz dodać coś od siebie, a przede wszystkim opowiedzieć, gdzie cię można oglądać i gdzie będziesz ten projekt publikować. To jeszcze jest jeden wspaniały projekt Richarda Avedona, Indie American West, gdzie Avedon przez chyba 6 czy 7 lat jeździł po Stanach, fotografując właśnie w czerni-bieli wielkim formatem Amerykanów. Tak. A gdzie mnie można zobaczyć? Zapraszam oczywiście do śledzenia na Facebooku Twarze Polaków. Łatwo znaleźć. Lada moment powstanie strona twarzepolaków.pl. No i zapraszam też na Instagrama Wojciech Grzędziński. Łatwo mnie znaleźć. I
polubcie. Śledźcie. No to hop, lajkować, polubiać, klikać, subować. Do zobaczycha. Życzymy wam, żebyście robili coraz lepsze zdjęcia. No, jak to co? Fotografujcie, kurczę, z głową. Czy są tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie? Czy są tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie? Czy są tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie? Czy są tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie?